Nie, to nie jest widok z pierwszej osoby, to jest bardziej widok z nad głowy. Witam w kolejnym odcinku. Tym razem dla odmiany zrobimy sobie DLC, jedno jedyne, które jest w składzie edycji legendarnej. Byliśmy w systemie Anteusz. Co tam robiliśmy, już nie pamiętam. A, tam była ta kolonia zombiaków w jaskini. W Disie to był chyba ten gang przestępczy. A tu, już nie pamiętam. Chyba ten porwany przez biotyków polityk. No, to Asteroida X57. Jedyny, no właściwie były dwa DLC, ale jedyny, który wszedł w skład całej edycji legendarnej. Utopia? Topi to jest chyba Eden Prime, o właśnie. Co ja to mówiłem? A, no i ten DLC zniszczy niebo, jak było chyba po polsku to przetłumaczone. Był to pierwszy dodatek w uniwersum, w którym pojawili się Batarianie, o których już była mowa przy zabalecie. Ale po kolei, zobaczmy sobie tutaj te planety. Nie da się wylądować. No już tu byliśmy w sumie na samym początku przygody, gdzie żeśmy pierwszy raz spotkali Sarena i jego statek i Getty. Ale powiem, że jeszcze w trylogii wrócimy na Eden Prime. A tutaj kolonizowany układ to chyba nie ma nic do badania. Taka po prostu ciekawostka. A ktoś to chce poczytać, to dam. To sobie zrobi pauzę. Ja się będę raczej trzymał, jak wpadną jakieś takie istotniejsze ciekawostki. Bo czasami są takie ciekawostki, easter eggi przy tych opisach. A niektóre z tych opisów potem były jakby inspiracją, czy tak jakby przed smakiem historii przedstawionych w późniejszych odsłonach gry w DLC. Najbardziej takim istotnym opisem jest chyba Leviathan z Dis. Dobra, na Asteroidę za chwilę. Poczytam jeszcze o planetach. No a tutaj to taka nam rośnie trochę druga Ziemia jakby. Patrząc ogólnie po wyglądzie tych kontynentów oraz po załączonym obrazku. A tu już taki trochę easter egg jest, ja tu widzę. Gorączkę platyny. Pewnie to takie trochę uderzenie w tak zwany dziki zachód, gorączkę złota, jak to miało miejsce w Ameryce. To tutaj po prostu zrobili to w wersji kosmicznej, no, gorączka platynowa. Ale doceniam takie żarciki. Thank you.
Loki to jak ten nordycki bóg chyba wojny, czy tam czegoś. Hej, od strony Asgardu. Asgard to też jest z mitologii nordyckiej. Jak ktoś oglądał Thora, to powinny, albo Tomb Raider grał Underworld. Tą drugą serię. Nie mówię o tej najnowszej, tylko o tej drugiej, co były chyba Legend, Underworld i Anniversary. To tam było właśnie dużo tych mitologicznych pojęć. A, bo ten system się nazywa Asgard. No to mamy chyba poważne kłopoty. Asteroida pędzi w stronę Terranowy, może w nią uderzyć. Tak, na pewno przyda się ktoś z elektroniką, z biotyką. Siła bojowa trochę niska, ale za to biotyki dużo, przyda się biotyka zawsze. No to będzie jedyna chyba mapka, w której nie mam ściągawki, do której nie mam ściągawki. Ale tak naprawdę jest niepotrzebna, bo tutaj trzeba ogarnąć okolice tych trzech silników fuzyjnych. I raczej niczego tutaj nie przegapię tak normalnie jeżdżąc. Sobie zapis ten, tak żebym miał na liście, bo może będę tutaj wracał w tym trybie fotograficznym. Tak, tu chodzi jakiś nadajnik, który mi pokaże na mapie wszystkie możliwe tam punkty, więc dlatego nie potrzebuję ściągawki. Nie muszę nic
go szukać. No i o to chodziło.
Kurde, wystarczy, że jestem bez tarczy. Jeden strzał snajpera po mnie. Check!
offline. Was that you? Can you hear me? Who are you? What's going on? My name's Kate Bowman. I'm an engineer. I was part of the team assigned to bring this asteroid to Terra Nova. We were attacked yesterday by Batarian extremists. I've been hiding since they arrived. I think they know the torch went out. Why are they doing this? I don't know, but if this asteroid isn't slowed, millions of people on Terra Nova are going to die. If I find out anything, I've gotta go. Good luck. I didn't mean to... Are you hurt? Takes more than one shot to bring me down. Sorry. I didn't even realize you were human until... Well, guess I'm not much of a soldier. I know you're scared, but I'm here to help. Commander Shepard with the Alliance. Simon. Simon Atwell. I'm the chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are 4 million people down there, Shepard. My family. They live in Aronus. My kids and grandkids. Nice communities. Good schools. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out the Earth's dinosaurs. It would be like millions of fusion bombs striking at once. Millions. The heat of the blast. 1,000 kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Terra Nova will die, Shepard. Not just our colony, the planet. There'll be a climate shift, mass extinctions. The ecosystem won't recover for thousands of years. Millions, maybe. Is there any chance it'll land in the oceans? That would be even worse. Tsunamis would sweep inland at hundreds of kilometers per hour. Millions of tons of water would be vaporized at the point of impact. Global cloud coverage. The plants could all die, and if they go, the whole ecosystem rolls over. I'd have to run the numbers, but take my word for it, it'd be bad. This doesn't make any sense. Batarians run criminal gangs. Unethical, but profitable. They don't destroy worlds. What does this gain them? I've heard all the stories. Slave rings ranching people like animals. Pirate bands burning colonies to the ground. But this is... The Citadel Conventions forbid asteroid drops. I never thought the Batarians would go this far. Most Batarians aren't genocidal madmen, but these are terrorists. Yeah, I know. It's just... This isn't how I expected the world to be when I rolled out of bed this morning. You were on the ground when this happened. How many Batarians have you seen, and where? They landed at the main facility. It's locked down now. They've changed the passcodes. No idea what's going on inside. I did see groups head out to each of the torch stations. Couldn't say how many, though. Enough to give you a fight. Any idea who's behind this? Who's leading them? That might provide a clue. I heard a couple of them talking. They mentioned a Balak. It sounded like he's the one in charge. They didn't seem convinced this was a good idea, but they were scared of the guy. Scared enough to do what he wanted. Batarians everywhere, and I need to shut down all 3 torches. Anything else I should know? One of the torches is surrounded by live blasting caps. We were set up to excavate when we arrived at Terra Nova. I rigged them with proximity detectors. That tank of yours will set them off, so you'll have to go in on foot. Even then, they'll explode if you get too close. Just go slow and easy. You should be fine. You set them up. Can you disable them? Not from here. No. There are manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varan. I don't think they always wait for a corpse before feeding. Any idea where I can find them? They were running checks on our perimeter equipment. Easiest thing would be to tap into the transmission tower out on the surface. The equipment stations will show up on your sensors.
I'll look for them, but the torches have to be my priority. Yeah, you're right. Saving Terra Nova is more important than my team. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That or being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me. The Batarians haven't found her yet. Katie's alive. She's one of my best engineers. She signed on with her brother, Aaron, I think his name is. He's part of the security detail. I hope they're okay. Give me a worst-case scenario. We can't stop the asteroid. Could the colony be evacuated? Shepard, it took 30 years for the population to grow that large. I'm sure they're moving people to remote areas, but they'd never be able to get more than a few thousand off-world. We just don't have enough ships. No one does. Well, maybe the Quarians, but I don't see them suddenly showing up and offering us a ride. Why were you moving this thing in the first place? Well, the idea was to drag it into Terra Nova's orbit, mine it out, and in the end you'd have a basic structure for an orbital station. It's a lot cheaper than getting everything up into orbit from the planet's surface. The minerals we extract almost cover the costs. What can you tell me about Kate? Smart as a whip and bold as they come. I hope she keeps hidden. If they find her... Oh, Katie, don't do anything stupid. You better find a good place to hide. If the Batarians come back and find you... Yeah. I think I'll make myself scarce. Good luck, Shepard. A, to jest fajny easter egg z moją ulubioną muzyczką z windy. Hehehe. No tutaj sobie zrobili jaja z takiej... jakiejś stacji telewizyjnej, która trochę obsmarowała ich ze względu na możliwości romansowe z Asari przez żeńską Shepard. Więc zrobili taki głupkowaty wpis o tej, że jakaś stacja piracka radiowa. O! Nie ten kawałek, nie ten kawałek. O! Pa-ra-ra-ra-ra-pa-ra-ra-ra-pa-r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 a
Thank you.
To jest ten zaginiony zespół badawczy, co mówił właśnie ten... No ten gościu, cośmy go spotkali, nie pamiętam jak się nazywał. No to się może domyślić, co się stało. No tutaj są te zapalniki wokół rozmieszczone, więc trzeba będzie pieszo iść, ale najpierw muszę te... Ale najpierw muszę rozwalić wieżyczki, a potem dopiero...
ładunki rozbrojone, mogę się wrócić po Mako.
Uff, te walki tu zawsze były ciężkie, ale teraz to naprawdę fajnie szło. Are you there? You've got to hurry. You've really pissed them off. Their leader's setting charges everywhere. I think he's going to blow this whole facility. Get away from there! Don't shoot, please! No! Who's shutting down the torches? I won't ask you again. Find this problem and deal with it. Get her out of here! Tak mi się wydaje, że coś tam było za tą górą. No, pamięć to ja mam jeszcze dobrą. To były chyba granaty pochowane, coś takiego. Dobra. Na mapie mi podali, gdzie to będzie. A, tutaj, daleko.
Tu po prawej jest główna instalacja, tam na razie nie jadę, bo muszę najpierw wyłączyć te silniki zgodnie z liniową rozgrywką w tym DLC. Przed nami ostatni silnik fuzyjny.
Hold it right there. This doesn't have to end in bloodshed. Don't come any closer. We can do this the hard way, or we can end this peacefully. I didn't think you Batarians knew the meaning of the word. Look, I'm just doing my job here. Hijacking this rock wasn't my idea. I signed on to make a little profit. A quick slave grab, nothing more. This isn't just a slave grab anymore. Millions of people are going to die. Don't you think I know that? I'm just following orders here. If it were up to me, we'd have already left. Well, it's not too late. You can still leave. I don't think so. Bollock would skin me alive and sell my hide out of spite. Crazy bastard. This whole mission's gone to hell and I'm gonna pay for it. So why do you listen to him? Good question. I had a bad feeling about this from the moment we landed. Now Bollock wants you dead. And what Bollock wants, Bollock gets. I can't change that. Do you always want to be second in command? Get me out of here and I'll take care of Bollock. Then you can start giving the orders. Huh. An interesting proposal. It certainly has benefits over the current situation. Shut it down. This is Balak's problem now. I hope you're as quick with a gun as you are with your promises. For both our sakes. Bollock will get what's coming to him. And so will you if I ever catch you in human territory again. Are we clear? Perfectly. Bollock's holed up in the main facility. You'll need this to get in. Don't underestimate him. He's a mean bastard. Let's go. We're getting off this rock. No, dogadaliśmy się z nimi. Jakbym nie miał dość punktów idealisty, bo opcja renegata była niedostępna, to by wtedy chyba była jedyna opcja ich pozabijać. Dobra, to jeszcze jedna stacja badawcza została i potem główny ośrodek załatwili Bollocka. Jakieś tropy. Ale może zacznijmy tutaj od tego rejestru, nie? Sądy obronne. Nie wiem, czy trochę nie ułatwili mi zadania, bo zawsze często tu ginąłem, bo te sondy były chyba rakietowe i jak nie miałem w drużynie kogoś, kto miał zdolności
żeby dokonać sabotażu, to się źle to kończyło. To są ślady chyba po tym naukowcu, nie? Co tam uzbroił te sondy. Ale koniec zaszedł. No to mamy ich wszystkich. Dużo mi z tych wpadło teraz ekwipunku. Ale to myślę już następnym razem sobie to rozdzielę. Tak, żeby każdy był zadowolony z moich towarzyszy. A co zostało, to się sprzeda. Co jest, kurde? Się to zbugowało? Jeszcze nie mogę chodzić jak należy. Ciekawe. Widzę, doszły nowe bugi po prostu. Została główna baza. To był chyba rekord. Najszybciej zginąłem niż kiedykolwiek.